Cześć, tutaj Julka i kolejny odcinek programu LLU Pop. Jak widzicie, zmiany, o których mówiłam już wcześniej, w poprzednim odcinku, powoli następują, ale to jeszcze nie jest efekt końcowy. Tymczasem lecimy z nowościami muzycznymi i najciekawszymi informacjami z ostatnich kilku dni. A na koniec rozwiązanie konkursu. One Direction wypuścili pierwsze w swojej karierze perfumy. Panowie poszli śladami doświadczonych gwiazd, takich jak Christina Aguilera albo Beyoncé. Czy jednak spodziewacie się męskiego zapachu? O nie. Produkt został nazwany Our Moment i został stworzony specjalnie dla fanek. Nosi w sobie nuty patchouli, żurawiny i m.in. owoców leśnych. Całość jest zamknięta w różowym, delikatnym flakoniku. Skusicie się? Yep. This is the box to One Direction's lovely, perfect perfume. Yes, it is beautiful. Like, I'm not even kidding. Like, look. Jeszcze o One Direction. Grupa wydała 3 listopada wideo do nowej piosenki Story of My Life. Fani zdążyli pobić już pułap 18 milionów wyświetleń. Kawałek natomiast promuje najnowszą nadchodzącą płytę artystów, która będzie nosiła tytuł Midnight Memories i ukaże się już 26 listopada. Ja natomiast mogę polecić i piosenkę, i teledysk, bo całość prezentuje się bardzo przyjemnie i prezentuje nieco dojrzalszą stronę One Direction. W 2015 roku Lady Gaga zaśpiewa jako pierwsza artystka ever w kosmosie. Zanim jednak to nastąpi, będzie musiała przejść miesięczne szkolenie, dzięki któremu będzie mogła dostosować swój głos do warunków panujących tam na górze. My czekamy na efekty, a tymczasem już 11 listopada ukaże się jej najnowszy album zatytułowany Art Pop. Już niedługo rozdanie nagród MTV EMA 2013, które odbędzie się już 10 listopada w Amsterdamie. W wyścigu o statuetki prowadzi m.in. Justin Timberlake, który ma aż 5 nominacji. Tuż za nim plasują się Lady Gaga, Miley Cyrus, Justin Bieber i Robin Thicke, którzy mają 4 szanse na nagrody. Nigdy nie zamierzam już ich nic. Nie zamierzam ich. Da, 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 da. Mamy też polski akcent. Kamil Bednarek powalczy w finale m.in. z Justinem Bieberem w kategorii najlepszy artysta światowy. Trzymamy kciuki za Kamila. Skoro już jesteśmy przy nagrodach i innych tego typu rzeczach, to YouTube też postanowił zorganizować swoją pierwszą galę. Na gali YouTube Music Awards, która odbyła się 3 listopada, nagrodę zgarnął m.in. Eminem. Jednak największym zaskoczeniem było przyznanie nagrody fenomenowi YouTube'a. Każdy, kto spodziewał się, że będzie to Gangnam Style albo Harlem Shake, ten grubo się mylił. Taylor Swift, jej zremiksowana przez Kozy piosenka I Knew You Were Trouble zgarnęła wszystko. Były koty, były psy, były też kozy. Praktycznie każde zwierzę ma swój moment w internecie. Ale uwaga, lamy kontratakują. A to za sprawą pewnego osobnika, który został porwany z cyrku we Francji. Zwierzątko nazywa się Serge i już jeździło tramwajem z grupą mocno zmelanżowanych panów. A w internecie powstały już 1000 memów. Czas na ogłoszenie wyników naszego konkursu. Za chwilę dostanę kopertę, w której są zapisane nazwiska zwycięzców. Poproszę. Hi, z YouTube'a idzie teraz. Dziękuję. Uwaga.
zwycięzcami pierwszego konkursu ever w programie Ele lub Pop w telewizji Lukman są Magdalena Kur, Piotr Jabłoński i Aleksandra Oleksińska. Gratulujemy Wam i czekamy na Wasze adresy. Przyślijcie je oczywiście na maila TV Lukman. Nasza telewizja postanowiła wkręcić się w instagramowe kręgi. Zaczęliśmy prowadzić konto na Instagramie, więc już teraz zapraszamy Was do podpatrywania nas, m.in. przy pracy. A tymczasem ja się ewakuuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Były psy, były koty. Nie, były kozy, były koty, były też psy. Jeszcze raz. Były kozy, były koty, były też psy. Każde zwierzę w pewnym momencie... Nie, no kurde, co ja gadam, no Jezu, no. Każde zwierzę ma swój moment w internecie. Koniec.